Tutti Frutti. To jest audycja Tutti Frutti, a jej gościem dzisiaj Ganczarska. Witam cię pięknie. Kłaniam się, do której kamerki tutaj do tej się ukłonię. O. Tak, to jest twoja. Dzień dobry. Witaj. Wokalistka, producentka muzyczna, inżynier dźwięku. Tak. Też. No, to taki pakiet trochę dość potężny. Tak, tak. No kobieta orkiestra. Komplecik. Od kompozycji, przez teksty, przez śpiewanie, przez stworzenie aranżacji, przez produkcję aranżacji do miksu i jeszcze pewnie tam troszkę by się znalazło z takich moich upodobań, bo cały czas tutaj mówię o pasji. O pasjach też oczywiście będziemy rozmawiali, bo o pasjach w tej audycji dużo jest słowa. Audycja Tutti Frutti jest audycją na luzie. Ja nigdy nie wnikam w sprawy osobiste, ale w tym przypadku myślę, że to nie jest do końca sprawa osobista. Muszę cię o to dopytać, bo nasi i słuchacze, i widzowie chcieliby pewnie wiedzieć, dlaczego firmujesz swoją osobę tylko nazwiskiem. Bo naprawdę jesteś Luiza Ganczarska. Tak. Czy to znaczy, że tak. Nie lubisz swojego imienia? Lubię, lubię. I jest to już któryś raz zadane mi pytanie i ja po raz któryś nie będę konkretna no w tej odpowiedzi. Naturalne chyba, że każdy o to podpytuje. Tak, tak. Dlaczego Ganczarska? Dlaczego nie Luiza Ganczarska? Nie wiem, może krótko zwięźle Ganczarska. Po co się rozdrabniać? Ale teraz wyobraź sobie, że... bo jesteś wokalistką też, prawda? Tak. Wychodzisz na scenę w Carnegie Hall. Przed tobą pojawia się na tych deskach konferencjer i mówi and now, ladies and gentlemen, Ganczarska. 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 No z Luisą pewnie już byłoby troszkę łatwiej, tak. Luisiana by było. Już słyszałam faktycznie różne wersje i Ganczarskiej. To nie tylko za granicą byłby problem, bo już byłam Luizą Ganczarczyk i w takim ważnym dla mnie momencie, jak właśnie też byłam na jakimś wywiadzie i już myślę sobie, wow, mam swoje 5 minut, jeszcze gdzieś tam takie fajne topowe tematy, jest z nami Luiza Ganczarczyk. Dzięki, no. No może byłoby łatwiej po prostu Luizą zostać, nie wiem, chyba łatwiej niż Ganczarska. No łatwiej na pewno dla tych, którzy mieszkają za granicą, bo przychodzi klient do sklepu muzycznego i poproszę płytę jego Ganczarskiej. To taka na gan, jak pistolet. O, ale to już jest jakiś punkt zahaczania. Gan jak pistolet. Gun girl. O, szty. No, może to jakaś inspiracja. To jest takie, powiedziałabym, wystrzałowe. Tak jest. Bardzo trafnie to ujęłaś. Powiedz, jak to jest u ciebie z tą muzyką? Ona się pojawia nagle, niczym burza, niczym wichura, czy trwa ciągle? Czy też sinusoidalnie to się odbywa w twoim życiu zawodowym? Ona jest cały czas tak naprawdę i złapałam się kiedyś nawet na tym, że spędzam czas luźno ze znajomymi w lokalu wiadomo, leci muzyka, żeby było milej wszystkim, którzy odwiedzają dane miejsce, a moje zwoje pracują, tam się zaczynają procesy, dlaczego stopa ma takie częstotliwości, a czy dwie komórki się zderzają, tak, tutaj rozmowa się toczy i oczywiście się relaksuję, ale cały czas moja praca nad muzyką trwa, rzeczywiście mój mózg, jeśli chodzi o muzykę, nie odpoczywa. Nie wiem, jakkolwiek zatrważająco to brzmi, ale ja kocham muzykę, więc to tak jak ten proces jest cały czas. I jeśli chodzi o samo komponowanie, to z tym jest za to bardzo różnie, bo czasem po prostu muszę przysiąść do pracy, bo mam określony termin, żeby coś zrobić. I kiedyś myślałam, że tak się nie da. Przecież muzyka to nie fabryka. Oczywiście, że nie fabryka. I wydawało mi się, że takie momenty, w których trochę wymuszam tę tak zwaną wenę twórczą, no to nie przejdzie, nie będzie iskry, ale da się. A wiadomo, najbardziej lubię takie momenty, że jest impuls, jest iskra i wtedy jestem w stanie rzeczywiście w ciągu kilku godzin zrobić piosenkę łącznie z nagraniem i miksem. A miewasz takie momenty, sytuacje, że masz nagle natłok pomysłów i siedzisz i tworzysz po kilkanaście godzin?
Znaczy, kiedy ja nie mam tego natłoku. To jest trochę... O Boże, ja nie chcę teraz mówić o tym darze, jaki mam, bo ja to tak nazywam, ja się cieszę, że ta moja pasja działa w taki sposób, ale to też potrafi być uciążliwe, bo tych pomysłów rzeczywiście mam bardzo dużo. Takie, przepraszam za dygresję, bliskie szaleństwa? Tego pojmowanego w dobrym znaczeniu. No, myślę, że tak, że to może być bliskie, ale tego cały czas jeszcze w tej granicy tego dobrego pojmowania słowa szaleństwo. Szaleństwo bądź obsesja tworzenia. W dobrym znaczeniu, podkreślmy to. Tak, chociaż rzeczywiście dzisiaj bardzo szybko płynie czas. Wiem, że nimi, bo rozmawiam z ludźmi i słucham, co mówią, i po prostu doba ma, mam wrażenie, 6 godzinek w porywach do 7, plus po prostu życie codzienne, jakieś rzeczy, które trzeba załatwić, pasja, moje projekty, projekty, w których się udzielam, i nagle się okazuje, że rodzi się presja i że mi tego czasu brakuje, a głowa jest cały czas pełna, a ja mi już brakuje doby, żeby te wszystkie pomysły przelać, i rzeczywiście momentami już dochodziłam do etapu, w którym trochę mi było ciężko i to szaleństwo nie było w tych takich zdrowych, fajnych granicach, tylko za bardzo się nakręcałam. No teraz staram się trochę okiełznać taką presję, jaką sama sobie tworzę, bo to nikt dookoła mi tego nie kazał. To ja mam tę głowę pełną pomysłów i dobrze. Sama sobie zgotowałaś ten los. Sama sobie zgotowałam. No mogłabym tam jeszcze ewentualnie rodziców o to obwinić, nie wiem, dziadka świętej pamięci, geny i tak dalej, ale tak. To kiedy się zadręczam tym, że mam dużo pomysłów, a mało czasu, no to jest wyłącznie moja sprawka i uczę się, żeby żyć ze sobą w zgodzie po prostu. Tak, ten natłok tych sygnałów docierających do naszych umysłów, w twoim przypadku natłok tej muzyki jest imponujący, bo gdziekolwiek się nie pojawimy, tam brzmi muzyka, bo to są nie tylko kawiarnie, o czym wspomniałaś, ale to są supermarkety, to są lotniska, to jest taksówka, to jest w zasadzie praktycznie każde miejsce. Idziesz ulicą i słyszysz, jak gdzieś brzmi jakaś muzyka. To cię inspiruje, czy to cię denerwuje? Chyba i tak, i tak. To nie jest czarno-białe. Tak jak ja zawsze cieszę się z tej mojej pasji, ja bardzo często używam tego słowa, ale to dlatego, że to mnie opisuje na pewno w dużej mierze, pasja. Ale to nie jest czarno-białe, ja tego nie uświęcam, nie namaszczam tego. Nie jest powiedziane, że ktoś, kto ma pasję od urodzenia, jest kimś lepszym od tych osób, które szukają cały czas swojej drogi. Ja to zawsze powtarzam. W moim przypadku ta pasja potrafi być udręką. I teraz wspomniałeś o supermarketach i miałam całą retrospekcję, jak jestem w danym supermarkecie i tam wybieram ziemniaki, nie wiem, wziąć te myte czy nie myte, a rzeczywiście w tle leci muzyka i ja cały czas mam ten proces. A zwróciłaś uwagę a propos marketów wszelakich, że ta muzyka jest specjalnie dobierana, ona nie jest ani za szybka, ani za wolna, ona jest w średnim tempie, bo za szybka sprawiałaby, żebyś biegała z tym koszykiem, bo to podświadomość działa. Tak. Za wolna, no to się robi nudno, więc to ona taka jest, jest jak sam raz, jak stukot kółek o te kafelki na podłodze. Tak, to jest dobrze powiedziane. Tak, to już też przeanalizowałam przy każdych zakupach. Zwracam uwagę na charakter muzyki, oczywiście na wszystkie aspekty miksu i tak dalej, i tak dalej. No paranoja. Tak jest. Czy występując na scenie stresujesz się, czy też wręcz przeciwnie, publika cię nakręca, czujesz się swobodnie? Na scenie już nie. Przed sceną zawsze przeżywamy swój osobisty dramat i mam ochotę zrezygnować raz na zawsze z występowania przed ludźmi. Uciec, wyjechać i nigdy już więcej nie zrobić sobie tej krzywdy. Oczywiście bardzo, bardzo w cudzysłowie. Ale nie, na scenie już jest dobrze. Ja nie mówię, że jestem już pozbawiona adrenaliny, jakiegoś takiego nabuzowania w życiu. Scena wyzwala
bardzo, bardzo ciekawe instynkty i emocje. Potwierdzam, bo ja co prawda nie jestem muzykiem, nie jestem wokalistą, nie jestem instrumentalistą, ale od lat wielu jestem konferansjerem. Przed wyjściem na scenę po prostu czuję taką spinkę w środku, a kiedy już stawiam te kroki na deskach scenicznych, to jakby wszystko odchodzi. Nie znoszę, jak ktoś mnie zagaduje przed wyjściem na scenę. Witam w klubie, witam w klubie. Ja się muszę skupić, ja chcę poukładać myśli i tak dalej. No nienawidzę po prostu wręcz tego, nie waham się użyć tego słowa. No, są tacy ludzie, którzy zagadują i to jeszcze jakimiś, ja rozumiem jeszcze, jeżeli coś dotyczy samej prezentacji, prawda, tych merytorycznych kwestii, jak ktoś o coś jeszcze chce podpytać, to rozumiem, ale niektórzy jakieś, no, szczególiki w ogóle niezwiązane z tym, co się ma za chwilę wydarzyć, podpytują, tak, i to mnie strasznie denerwuje. Ja myślę, że to jest kwestia chyba braku świadomości, bo to, że ktoś zagaduje faktycznie przed koncertem, w moim przypadku, no to na pewno nie jest takie złośliwe typu zagadam do niej, na pewno się wkurzy, jej nie pójdzie, tylko ktoś chce się czegoś dowiedzieć. Zapomnij tekstu, tak, podejdę do niej, porozmawiam. Nie, to na pewno wynika z wyłącznie dobrych intencji, ale faktycznie ja też potrzebuję tego momentu wyciszenia i teraz nawet bardziej się usprawiedliwiam, bo podejrzewam, że taka nasza potrzeba zamknięcia głowy w swojej przestrzeni może nieraz na przykład wyglądać, że nie wiem, ja jestem jakaś strasznie nieprzyjemna przed tym koncertem, nie? Ja jestem skoncentrowana, rzeczywiście. Tak, to bardzo trafne określenie. Tak, tak, to wymaga ogromnej koncentracji, to jest ogromna praca dla mózgu, wyjść przed ludzi i zaprezentować się w taki sposób, żeby każdy z nas się z tego cieszył, i widownia, i my na scenie, a nie żeby ktoś cierpiał i zastanawiał się, o kurczę, czy ona się zaraz nie potknie. Bo naprawdę potrzeba bardzo trzeźwego mózgu i takiego na pełnych obrotach, żeby dobrze wypaść i żeby tym ludziom sprawić przyjemność, a nie wprowadzić ich w jakieś wątpliwości. Jeszcze pozostańmy na chwilę przy tych wątkach muzycznych. Tak się zastanawiam w odniesieniu do ciebie, w odniesieniu też do innych muzyków i nierzadko im zadaję takie właśnie pytanie. Czy jest coś, co byś zmieniła w muzyce? W muzyce tak ogólnie? W muzyce ogólnie, oczywiście w muzyce rozrywkowej, bo tam bierzemy pod uwagę, stawiając klasykę czy muzykę ludową. Może teraz troszkę odejdę od samej muzyki. Tudzież elementów muzycznych, wartości muzycznych i tak dalej. Na pewno zmieniłabym intencję, z jaką niestety w znanej muzyce są te piosenki budowane, bo bardzo często jest to po prostu patrzenie jak na produkt. I ja teraz nie chcę brzmieć jak jakiś dinozaur. Nie mam nic przeciwko, żeby dobra muzyka też się sprzedawała. Fajnie, rosną zasięgi, każdy się cieszy. To jest produkt, tak. Jakby nie było. No, tak. Taki, a nie inny, ale jest to jakiś produkt. W moim odczuciu i z tego, co wnioskuję, chyba trafnie, w twoim również odczuciu, jest produktem, ale produktem nasiąkniętym artyzmem. Tak. Może nie we wszystkich przypadkach, tak, oczywiście, natomiast powinien być nasiąknięty artyzmem. Tak, więc jeśli mogłabym coś zmienić, no to na pewno to, żeby piosenki nie powstawały na podpunktach. Czyli to, co dziś jest w modzie, dobra, no to w modzie są synty, tak? Okej, no to zróbmy wszystko, cały świat syntetyczny, w modzie są delikatne wokale, no to dobra, no. Śpiewam rockowo, ale zaśpiewam lekko, bo to się sprzeda. Jeśli ktoś poczuje, że chce zaśpiewać lekko, a ma inny temperament, proszę bardzo, tylko te podpunkty zawsze słychać, czy to jest film, czy to jest teatr, czy to jest muzyka, zawsze widać, czy to było zbudowane na intencjach typu jest iskra, czuję coś i robię, czy wypadałoby zrobić to i to i wszystko mi jedno, czy jest iskra, czy nie ma, więc no pewnie to, żeby była szczerość, nawet jeśli coś jest modne. Posłuchajmy może jednej z twoich piosenek. Zawsze? Musiałam. Zawsze musiałam. Gańczarska. O, tutti frutti.
To jest audycja Tutti Frutti, której gościem jest Ganczarska, a uzupełniając Luiza Ganczarska, powracamy do naszej rozmowy. Ganczarska niepokorna. Czy to pytanie? Stwierdzenie z wielokropkiem. No. No tak, to, no tak jest. To bardzo treściwa odpowiedź. Z wielokropkiem. Ojejku. Prywatnie znajdujesz czas dla siebie? Ostatnio już tak. Bardzo taką, nie wiem, czy dziwną drogę, czy normalną przeszłam w swoim życiu, ale ja miałam ten komfort przez, poczynając od dzieciństwa, przez młodzieńcze lata, że ja tego czasu dla siebie miałam bardzo dużo i miałam ten wielki dar, żeby spędzać ten czas tak, jak potrzebuję. Oczywiście, no, już nie wspomnę o szkole, której nie znosiłam. Oczywiście nie mam na myśli nauczycieli czy ludzi, którzy tam byli, bo to byli najczęściej bardzo, bardzo fajni ludzie, ale sama szkoła, no to już pomijam, oczywiście pomijam system i tak dalej, ale miałam to szczęście, że miałam tego czasu dla siebie bardzo dużo, dzięki temu mogłam go spędzać na tej mojej muzyce. Ja wiem, że to już może być nudne w moich ustach słowo muzyka, pasja i tak dalej. No tak jest, nie udaję niczego. I później stało się coś takiego, że zrobiłam sobie strasznie duże tempo, no bo zauważyłam, że każdy projekt mnie rozwija, a ja jestem zawsze głodna tego rozwoju i tego mentalnego, i tego muzycznego, więc jak wyczułam coś, co jest dla mnie wyzwaniem, nie tylko w muzyce, ale też w czymś, co może ukształtować mój charakter w taką stronę, jakbym chciała, to brnęłam w to i brnęłam, i brnęłam, i w końcu zorientowałam się, że zabrnęłaś za daleko? Że jestem zmęczona w ogóle, że nie wiem, gdzie jest Luiza, którą tak naprawdę zawsze w sobie ceniłam. I ostatni rok rzeczywiście był dla mnie kulminacją wszystkiego. Po prostu chwytałam się wszystkich dobrych projektów, które, jak myślałam, sprawią mi radość, sprawiały. Nie cofnęłabym, znaczy inaczej, nawet jeśli cofnęłabym czas, pewnie zabrnęłabym znowu za daleko, żeby przekonać się właśnie o tym, że nie na tym to polega. Fajnie jest się spełniać, ale fajnie jest też nie robić nic. Ponudzić się trochę, nie wiem. Popatrzeć na to, że jest w ogóle, mamy jesień. Ja przez chwilę tego nie widziałam. Ja kiedyś się zorientowałam, aha, liście są na drzewach, mamy wiosnę, w ogóle świat pachnie. Nie wiem, ptaszki latają i nagle się zorientowałam, no halo, no nie na tym to polega. Trochę czytasz w moich myślach, bo jedno z pytań, które chciałem ci podczas naszej rozmowy zadać, brzmi mniej więcej tak. Raczej drewniana chatka w Bieszczadach, czy raczej podróże dookoła świata? No chatka, chociaż podróże w różnych drewnianych świadkach, w pięknych zakątkach świata, no to i to brzmi kusząco, ale rzeczywiście na tyle bodźców, na ile jesteśmy wystawieni wszyscy w dzisiejszym świecie, no to raczej wybieram ciche, spokojne miejsca. Podoba mi się twoja bluza. Właśnie zastanawiałam się przed chwilą, czy nie wiem, nie jest taka dresowa za bardzo, ale dziękuję. Uspokoić. Nie, jest po prostu sportowa. Dlaczego mówię o tej bluzie? Bo chciałbym cię podpytać, a w zasadzie chciałbym, żebyś dokończyła zdanie. Ubieram się w rzeczy, które mi się podobają, po prostu. Bardziej mi chodzi o sklep. A, takie pytanie. O kurcze! Dawno nie byłam w ogóle na jakichkolwiek zakupach. O tego mi jeszcze brakuje, jeszcze to muszę zrównoważyć, bo na razie mam taką tendencję, że jak widzę, że coś tam mam odłożone na koncie, no to przecież na co muszę wydać? Na muzykę i na nowe wtyczki, instrumenty. A muszę się przejść na jakieś zakupy. No raczej nie będę oryginalna, raczej jakieś sieciówki, chociaż ostatnio brakuje mi czegoś w mojej szafie. Może bardziej jakiegoś pstrokatego, kolorowego, tak... Dziś wyjątkowo, widzisz, na spotkanie z tobą czerwień, ale zazwyczaj jestem bardzo stonowana. Znowu troszkę czytasz w moich myślach, co mnie zaczyna niepokoić. Uważaj. Bo chciałem przytoczyć Cyndi Lauper, która w teledysku do piosenki Girls Just Wanna Have Fun wystąpiła w ubraniach z ciuchlandu, pstrokatych właśnie. No właśnie. Kolorowych niezwykle.
tym samym zapoczątkowując modę na ciuchlandy i na kupowanie ubrań w second handach. W ślad za Cyndi Lauper poszło wiele artystów, w tym Madonna nawet. Miała też taki długi epizod. Także te second hand to nie jest jakiś obciach i wstyd. Absolutnie. Nie, nie, nie. Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. Sieciówki, jak sama nazwa wskazuje, już podpowiadają jakiś nurt tych ubrań. Czyli wchodząc do sieciówki i już wchodzimy w modę, nawet jeśli ktoś nie chce, to już jednak ma pewien rodzaj ubrań, które dziś są na topie. Też nie mówię, że to jest złe, ale zauważyłam, że mi brakuje czegoś w tej mojej szafie. Takiego może bardziej wyrazistego, kolorowego. Nie wiem, może potrzebuję trochę kolorów w życiu, ale myślę, że Cyndi Lauper zrobiła coś bardzo dobrego dla mody. Bezwzględnie tak. Kosmetyki tak czy nie? Tak. Tak, oczywiście. Ja mam taki trochę problem, bo z racji tego, że ja rzadko ląduję na zakupach takich typu kosmetyki, rzeczy, raczej no też żyjemy w takich czasach, że dużo się zamawia. Więc jeśli już czegoś potrzebuję, a mam raczej sprawdzone rzeczy, no to po prostu klikam. Ale jeśli już ląduję w takich miejscach, gdzie tych kosmetyków jest po prostu na każdej ścianie i półce coś innego, to gdybym była bogata, być może to się kiedyś stanie, nie wiem. No to mogłabym przepaść trochę, bo tyle jest takich wspaniałych, pachnących, dobrych rzeczy tu na cerę, tu na coś tam, że no mogłabym się zgubić na moment w tym. To przypomniałaś mi, oglądałem niedawno taki film o Dubaju, a w zasadzie o ludziach żyjących w Dubaju, o tym przepychu, w jakim żyją, bo tam milionerów to jest cała armia. Kobiety mają całe wielkie salony zabudowane szafami, w których stoją setki butów. Ja nie wiem, kiedy one to noszą. Była taka scenka nagrana, jak żona do męża mówi, żeby kupił nowy dom, bo ona się z ciuchami nie mieści, więc no to gdybyś była bogata, mogłoby ci to grozić. To nie, to nie. To jednak jest chyba nie jest to aż tak groźne dla mnie, tak jak teraz pomyślałam. Nie, nie. Raczej drugiego domu bym nie stawiała dla tego mojego przepychu. Dla butów i sukienek? Nie, myślę, że zmieściłabym się w jednym domu. Szczególnie, że te domy w Dubaju na przykład wcale nie są małe, więc no, nie jeden Polak chciałby labirynty w połowie takiego domu mieszkać. Tak, to już bym się zgubiła raczej, nie przesadzajmy. A poza tym to sprzątanie. A poza tym weź to ogrzej. Chociaż w Dubaju nie trzeba ogrzewać, no to jedyny pozytyw. No tak, tak, tak. Tak. Nie, to raczej, nie, to nie jak w Dubaju, zdecydowanie po polsku. Tutaj bym sobie spokojnie, jeden jakiś domek, troszkę butów, troszkę ciuszków, już nie przesadzaj. Kawałeczek ogródka. Kawałeczek ogródka, no. Tak, żeby na grillika było. Na grillika, tak, ze znajomymi, tak, tak. Okej. Powiedz, Luiza, czy ty traktujesz wszystkich ludzi jednakowo, czy też nieraz masz takie inklinacje, żeby kogoś do kogoś porównywać? A ten to jest lepszy, a ten to jest gorszy w tym samym, co wykonuje. Na pewno staram się traktować jednakowo. Ja też uczę się pokory i ja nieraz sama siebie opierdzielam w myślach, kiedy przychodzi mi do głowy, no bo nie chcę teraz brzmieć typu wszyscy jesteśmy tacy, że lubimy coś do kogoś porównać. Nie wiem, czy wszyscy. Znam takie osoby, które mają bardzo spokojne umysły i widzę, że z natury nikogo nie oceniają. Ja na pewno staram się tego nie robić, nikogo do nikogo nie porównywać i traktować wszystkich z szacunkiem. I no nie wiem, trzeba było pewnie by się spytać kogoś, kto spędza ze mną dużo czasu i obserwuje mnie, czy rzeczywiście jestem taka święta, jak w moim mniemaniu. No, ale staram się nikogo, broń Boże, nie segregować, żadnych szufladek i oceniania za poglądy czy zachowania. To pytanie zrodziło się w mojej głowie po tym, jak zacząłem analizować życie dzieci. Bo w
świecie dzieci bardzo często się zdarzają takie porównania. A ten to dostał szóstkę, a ty dostałaś trójkę, tak? Albo a ten to szybciej biega, a ty wolniej biegasz, musisz się lepiej starać, bardziej się postarać i tak dalej. To jest typowe porównywanie. Tak. To dzieci krzywdzi. Tak. Bo każdy jest taki, jaki jest. Jeden biega szybciej, drugi biega wolniej. W przyszłości jeden jest elektrykiem, a drugi jest wokalistą. Każdy ma jakąś rolę w tym życiu do spełnienia, więc to porównywanie, szczególnie, podkreślę to, w świecie dzieci może je krzywdzić na dalsze lata ich życia. Teraz ty mnie troszkę przestraszyłeś, bo to są z kolei moje myśli i moja głowa. I rzeczywiście bardzo często w takich rozmowach ze znajomymi nawet, gdzie rozmawiamy sobie o rzeczach mniej ważnych i tych ważniejszych, podkreślam właśnie wagę tego, jak dzieciństwo, kiedy jesteśmy gąbkami i wchłaniamy świat z każdej strony, tak wpływa na to, co myślimy później. I rzeczywiście wyrwanie się później z tych schematów, jeśli ktoś w ogóle zorientuje się, że ale w tych schematach jest kompleksy, mój, tak, tak. Bo ojejku, ja jestem gorszy niż on czy ona. Tak. Jest, to rodzi poczucie ograniczonej wartości własnego ja. Oczywiście, że tak. Ja kiedyś zobaczyłam bardzo, bardzo fajny obrazek. Memy, które dzisiaj w ogóle rządzą światem, mam wrażenie, mediami, ale no, piękny był ten mem i być może teraz spalę, już chyba nie opowiadam dokładnie tego, co widziałam na obrazku, ale opowiadam to, jaki to miało sens. Były różne zwierzęta lądowe i jedno zwierzątko pływające. I tym samym zadaniem dla wszystkich na ocenę było to, żeby wspiąć się na drzewo. I to zwierzątko, które pływało, dostało gorszą ocenę, dlatego że miało inne narzędzia, inne uwarunkowanie. I dokładnie to samo jest robione w szkole. Dokładnie to samo. Bardzo mi się nie podoba ten system. Porównywanie, ocenianie za jedno i to samo. Ja pamiętam siebie w tej szkole. O, i wracamy do tego, że jej nie lubiłam. No chyba właśnie dlatego, że ja zawsze kochałam muzykę, a nie lubiłam się uczyć takich przedmiotów, w których trzeba było coś wkuć, daty i tak dalej. Nie wiem, czy byłam w tym dobra, czy nie, ale to mi nie sprawiało żadnej przyjemności, a jednak z tego byłam tak samo oceniana jak wszystkie osoby, które z kolei fascynowały się takimi przedmiotami, więc pamiętam raz, nawet miałam przeprawę z taką nauczycielką, która nie przepadała za mną, ale to już chyba szło pokoleniami, po prostu nie przepadała za moim bratem, który jest starszy, za moją mamą, także jakby tam jeszcze babcię zdążyła uczyć, to pewnie za babcią też by nie przepadała. I rzeczywiście tam ściągę miałam przygotowaną, nie będę mówić takiego to przedmiotu, bo jeszcze kiedyś usłyszę i będzie jej przykro. I miałam przygotowaną ściągę, jak oczywiście 70% klasy. I tam no, próbowałam coś napisać, ale ja byłam zawsze kiepska. Po prostu ja mam wrażenie, że wszyscy widzieli, że ja ściągam. To było bardzo niedobre i niedyskretne. No i oczywiście tak też się stało. A między innymi byłam nielubiana dlatego, że nie uczyłam się tego przedmiotu może tak jak ci celujący uczniowie. Ja nie mówię, że miałam wyrąbane, bo ja zawsze chciałam trzymać jakiś taki poziom, żeby nie tylko się prześlizgnąć z klasy do klasy, ale dobra, no żeby już tam no, nie wstydzić się, załóżmy. A czemu nie wstydzić? Nie wiem. Pewnie przez te schematy. Ja pamiętam, już wtedy wypaliłam, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak w naszych relacjach, ale ja nie robię mniej śpiewając niż ci wszyscy uczniowie, którzy są celujący z tego przedmiotu. I wtedy zobaczyłam, że oczy otworzyły się bardzo szeroko. Być może ta nauczycielka też nie była świadoma tego, może to, co artystyczne kojarzyło się z leserstwem. Bardzo często tego doświadczałam, że moja pasja do muzyki, a nie pasja do na przykład przedmiotów ścisłych była postrzegana trochę jako lenistwo, trochę taki lekkomyślny sposób bycia. Było bardzo często, o, gwiazda przyszła w końcu. No fajnie, spoko. Bardzo często też to było miło wypowiadane, ale nieraz było czuć właśnie coś typu, że no, pasowałoby się w końcu wziąć do roboty. A ja sobie tak pomyślałam, kurczę, czy ja się nie biorę do roboty? Tak.
ja chodzę do szkoły, po szkole przygotowuję się na lekcję śpiewu, na lekcję śpiewu też muszę dojechać, swojego czasu jeszcze odwoził mnie wujek i mnie tak motywował mocno przez drogę. W soboty się nie wyśpię, bo w soboty jeżdżę na inne zajęcia z choreografii, z aktorstwa i tak dalej i pomyślałam sobie, no halo, no ja robię dużo. Dużo dla siebie, tylko niekoniecznie to, co jest na topie w przedmiotach szkolnych. A zatem apel do zarówno pedagogów, jak i decydentów o to, aby zdroworozsądkowo podchodzić do młodych ludzi, bo to im zostaje na przyszłość i potem muszą się z tym w życiu boksować. I myślę, że tym stwierdzeniem, tą konkluzją, że użyję takiego słowa, zakończymy naszą jakże ciekawą rozmowę. Gościem audycji Tutti Frutti była Luiza Ganczarska. Bardzo Ci dziękuję. Ja Ci bardzo dziękuję. I oczywiście, korzystając z okazji, zaprezentujemy jeszcze jedną Twoją piosenkę. Proponuję, żeby to było coś, co łączy właśnie. Nie zgadnę, most. Most? Tak jest. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. Polski FM.